Oni nie znają się na. francuskim? Kolarstwie. Dokładnie tak. Nie znamy się, ale wypowiadamy się my, czyli z tej strony samozwańczy pseudo-profesor kolarstwa Piotr Klin. No i słuchajcie, na początku mam dla Was zagadkę. Będzie w ogóle parę takich tematów, może przedwyścigowych, a potem dopiero zabierzemy się za wyścig. Także dopiero mi to wpadło w oko, w ucho, w oczy. Sytuacja rodzinna. W teamie Juno X. No i teraz Wy mi musicie powiedzieć, bądź też napisać w komentarzu, yy, czy przywodzi Wam to jakiś inny klub na myśl. Więc najmłodszy zawodnik tegorocznego Tour de France to Johannes Kulset z teamu Juno X. 20 lat. W tym teamie również jeździ Magnus Kulset i Sindre Kulset, dyrektorem sportowym Jednym z dyrektorów sportowych jest Christian Kulset, a właścicielem Juno X Mobility jest ojciec Kulset. To taka tylko ciekawostka. Jeżeli macie takie podobne historie, coś Wam przywodzi na, na myśl, to, to dajcie znać. To pierwsza sytuacja. Druga sytuacja jest o tyle ciekawa, że, yy, no nie wiem, trzeba zgłosić Jonasika wingerolika, winegracika, do jakichś służb mundurowych w Danii, ponieważ przypominam, wam kiedyś, powiedział, nie dałbym, nie, nie zjadłbym, czy też nie wziąłbym, nic inne, nic czego nie dałbym swojej córce. No i tutaj przychodzi oczywiście sprawa, nie wiem, czy ją wspominałem. Wyszła wyszła historia po jakichś tam grubszych, grubszych dochodzeniach Escape Collective, że istnieje nowa metoda treningowa, i też testowa, polegająca na wdychaniu czadu. No i teraz Jonas Wingego zapytano o to, no tak jakby do końca powiedział, no że to tak trochę, no no robię, robię, no ale to tak jak wypalić papierosa. No i teraz pytanie, czy Jonas Wingego daje swojej córce bardzo mało letniej papierosy, no jeżeli tak, no to, jeżeli ktoś tutaj w Danii pomieszkuje ze słuchaczy, no to dzwoncie, po policję, dzwoncie po wojsko, no bo Jonas faszeruje dziecko nikotyną. Pogaczet zapytany o podobną, podo podobną historię powiedział, że, a, to tak trochę jakby jechać i wdychać spaliny samochodowe, więc, E, więc wszyscy to robią, do końca teraz jeszcze no, przyznaję, że to może nie jest takie zdrowe i okej. Okay. Ja no, tak jakby okej okay, pewnie to wada zakaże, no bo Ciekawe, jak to będą testować i sprawdzać, czy ktoś rzeczywiście wdycha czad, ale najbardziej tutaj jest niebezpieczne to, że już są, historia zna przypadki domowych transfuzji krwi wykonywanych przez kolarzy, takich jak na przykład Ricardo Rico, a teraz jak zaczną jeszcze się tam z niżej dywizyjnych dużyn kolarze zaczadzać, no to no to będzie, będzie, to kolejna ciekawa historia i nie wiem, czy komu ucei wtedy jak ktoś się zabije, bo się zaczadzi, czy UCI da mu wtedy 200 franków za psucie wizerunku kolarstwa. No to już jest zupełnie inna historia. Dobrze, przejdźmy do etapu 17, a może nawet zanim przejdziemy do tego etapu 17, no to choroba sprinterska nastąpiła. Myślałem, że zawsze jest ta rozmowa o tym, że to tu de France, że trzeba honorować taki wyścig, na, 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 no ale jak już nie ma tego wyścigu sprinterów na ostatnim etapie, to okazuje się, że na przykład Phil Bauhaus zapadł na chorobę sprinterską i dzisiaj nie wystartował. Elmar Reinders z Jay Lula ma wymówkę, bo urodziło mu się dziecko, więc się zawinął. No i tak wystartowaliśmy. Ja jeszcze od razu powiem, bo to nie są jakieś wielkie figury może ścigania tego tegorocznego, nie dojechali do mety dzisiaj Ludsenko, Gaviria, Bennett, wszyscy tam cierpieli, w sensie Gaviria to chyba się zawinął, bo po prostu mu się źle jechało, ale Bennett jeszcze chwilę walczył, żeby gdzieś tam jechać, ale była to walka nierówna, z nierównościami terenu, Ludsenko tak samo się chłop popłakał, także niestety nie dojeżdża. No a sam etap, sam etap 17, sam portła Chateau, to też chciałem powiedzieć taki troszeczkę młodzieżowo mówiąc flex. No bo y, miasto startu chwali się, że ma trzy zamki. To tak jak już kończyliśmy w miejscowości, która ma dwa kościoły, to tutaj jest flex na podstawie, że Święty Paweł ma trzy zamki. Do y, Super Devolui to jest stacja nadciacka, więc tutaj już wiadomo, może nie super nadciacka, ale 1500 metrów nad poziomem morza, więc wiemy, co tutaj się kroi. No i co tutaj się kroi? Mamy cały dzień jazda pod górę efektywnie. Zaczynamy na 150 metrów, kończymy na 1500. I, no i tak, mamy. Teraz wygląda to, że UA troszeczkę wygląda słabiej, bo tam gdzieś Solex na tyłach, Wellens nic tam nie pokazuje, Yates podobno chory, odizolowany od Timu, czyli prawdopodobnie COVID cierpi. No i. To spowodowało sytuację następującą. Wszystkie teamy, które domagają się tego, żeby UAE dało im spokój, żeby Tadek był litościwy, żeby dał im coś wygrać, te teamy zaczęły skakać i robić odjazdy. No ale w każdym z tych odjazdów ktoś tam jednak z tych teamów się nie zabierał, więc ten team doganiał i potem znowu się kto kotłowało. Do tego jeszcze zobaczyło Jumbo, że UAE, ten nie niewyraźny, że tam Welens się trzyma z tyłu, że Sole trochę taki ostrzelony, no to jeszcze tam Jumbo się zaczęło po cichu mieszać. No ale Tadek był czujny, więc oczywiście Oczywiście tady, gdzieś się w jakieś tam poszerpało się, trochę rantów się porobiło na początku etapu. No i to taki kocioł, że ci odskoczyli, ale tu nie odskoczyli, ale to tam ci chcą odskoczyć, i to też wszystko zaczęło się tak nakręcać. Tak się to zaczęło nakręcać. Poszedł tam odia z przodu, który nie miał zbyt wielkiej przewagi. Tam chyba Kot Nilsen, który zresztą poferbował wąsy na niebiesko, ponieważ powiedział, że jak przekroczy 200 tysięcy followersów na Instagramie, to to zrobił, zrobił, przekroczył, więc pomalował wąsy na niebiesko, co nie ucieszyło jego żony, więc tam jest chyba Kod, Bob Jungels, no jeszcze dwóch tam zawodników przyzwoitych, no ale to, ten, ten odjazd, nigdy nie miał szansy, bo był za, za krótko trzymany. Potem nagle to się gdzieś połamało, że, że się zrobił taka 30-osobowa grupa, 30 grupa odjazdowa z statkiem, z Remkiem, z Wingegolem, ale potem się panowie troszeczkę uspokoili. No i suma summarum to cały peleton tak się kotłował, że dojechali na ten sprint na 115 km. wszyscy razem, oprócz tej, tego odjazdu z przodu czteroosobowego, a jeszcze rzeczywiście mogę wam to sobie tutaj sprawdzić, mogłem, e, bo przecież oni przejechali pierwszy przez, um, przez sprint. Tam był Kot, Magnus Cot nielsen Roman, Roman Gregoire, Tish Benut, Bob Jungers no ten Tish Benut jest dosyć ważny, bo jeszcze będzie tutaj nam się przewijał w rozmowach, no ale nie. Były, były rozmowy o tym, że Biniam się przewrócił, że Biniam jest trochę wyczochrany, że Biniam może, może da mu się zerwać tą koszulkę. Matematyczne szanse jeszcze są, żeby zerwać mu koszulkę najlepszego sprintera, no ale wiesz, że peleton na na ten sprint i Biniam Girmay przed Jasperem Philipsenem, czyli odjeżdża Philipsenowi o punkt, co oznacza, że patrząc na nadchodzące etapy i na to, gdzie te sprinty są miejscowione, no to już trzeba powiedzieć, że naprawdę, no matematycznie chyba są jeszcze szanse, ale to Jasper Philipsen by musiał gdzieś tam albo wygrać czasówkę, albo gdzieś tam przejechać przez dwie jakieś potężne góry i zabrać punkty na sprincie, także... Biniam Gidma już tylko musi trzymać się gumą do dołu i powinien tą koszulkę zieloną dowieść właśnie tym sprintem, sobie to dzisiejszym, tym inter Giro sprintem w środku etapu sobie to przyklepał. No i koniec końców, jak już sprinterzy zadowoleni, ten w końcu udało się po tych chyba 2,5 godzinach jazdy, żeby poszedł taki odjazd. Jak już poszedł odjazd, to 43 osoby, kogo tam nie było. No i oczywiście ten odjazd taki poszedł jak 43 osoby, to nie do końca współpracujący, no jak nie do końca współpracujący, no to, to było pytanie, czy UAE już tak blisko są, no to może postawią tego bidnego Polita, żeby szczerzył kły na przodzie peletonu i chłop, żeby jechał i jechał i jechał i jechał i żeby się ujechał, um żeby koniec końców Tadek sobie ogolił etap, ale nie, no jakiś taki niewyraźny też polit. Dzisiaj UAE no nie musiało trzymać tego wyścigu, bo ten wyścig sam się trzymał, jak już pojechało te 50 osób, z czego najwyżej sklasyfikowany w odjeździe chyba Simon jej 37 minut, to to jakoś nie zrobiło to wrażenia na pogaczarze i, i reszcie e, zawodników, więc e, historia teraz może od tych, kiedy zaczynają nam się podjazdy, historia podjazdów jest taka, że zawodnicy jest oddzielanie żadne od plef, no bo mamy drugą kategorię, pierwszą kategorię, trzecią Kategorię na metę. No i koniec końców gdzieś tam z odjazdu e, skacze nam Simon Yates, e, kto, do którego potem doskakuje Richard Carapaz, który wygląda lepiej. Potem szarpie tego biednego, umęczonego Yatesa, no to taki się zaczyna robić troszeczkę no ratowanie turu i pojedynek y, liderów na generalkę, który nie poszło, bo i Yates, bo i karapas mieli jakieś pewnie większe, większe tutaj oczekiwania. E, no ale suma summarum, y, żeby, się, żeby tego nie pomieszać tych wątków, bo to oczywiście dzieje się równolegle, co się dzieje w Pertonie i w odjeździe, y, Carapace, no jest po prostu lepszy na tych dwóch ostatnich podjazdach, zostawia jajca, Yates jedzie swoim tempem, dojeżdża drugi, y, y, Enric Master też się tam zabrał w odjazd, bo też, no, no, no mówię, to jest pojedynek tych ratowanie tury, akcja ratowania tury, czyli mamy Karapaza, Jejca, Masa. The Plus czwarty zabiera się na wszelki wypadek jakby miał pomagać Rodriguezowi no ale tam jakoś, jakoś już się chłop tak zapędził, że Rodriguezowi nie pomagał potem Oscar Only Guillaume Martin, Magnus Scott Nielsen Wout Powers, Jordan Rzega Alex Aranburu, Tom Skuńc Steven Williams, Louis Maintains więc wszyscy ci, ci, którzy tam gdzieś się potem zabrali w ten odjazd ten duży dojeżdżają no z tyłu peleton w pewnym momencie ma 8 minut. No i teraz straty. Teraz tak, Tadek na podjeździe pierwszej kategorii koordynuje, atakuje? Yy, nie wiem do końca. Hmm. No tak, okej, okay, zaatakował. I to nie jest ważne, no bo okej, okay, Tadek odjeżdża wszystkim, to nie jest wielka jakaś wielkie halo ale co ciekawe, skacze za nim winga a za winga goalem skacze remko i nagle potem remko odjeżdża, a winga goal ze smutkiem musi stwierdzić, że no remko odjeżdża. No i potem panowie dojeżdżają na szczyt, tam jako, że w odjeździe była jedna trzecia peletonu, oczywiście byli też tam Jumbiarze czy też Wizmiarze. No i na, 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 pier, na zjeździe z pierwszej kategorii, który jest takim zjazdem prostym, mało technicznym, dużo pedałowania, szybki zjazd, w sensie trzeba wykorzystywać moc. Lapot, znajduje się Krzysztof Lapot z odjazdu, no i on dociąga Wingegola do Remka. Potem dociągają to do tatka, który efektywnie czeka sobie tam, zjeżdża razem z Simmermanem z Intermadrze. No i teraz czekamy, myślimy sobie: okej, okay, no to na tym ostatnim podjeździe Tadek ich po prostu stłamsi i odjedzie. Ale nie, odjeżdża Remko. No i teraz wygląda na to, nie wiem czy to teoria spiskowa czy nie, że tam Tadek sobie siedzi po tych, rozgrzewa się, czyli rozgrzewa, rozjeżdża się na tlenarzeriach, na, na czasówkach razem z Remkiem, po etapach sobie tam gadają, ha ha ha, hi hi hi. No i może rzeczywiście Tadek chce jakiś taki, przypuścili plan, żeby ten Remko był drogi jak się da, żeby utrzymać nosa w izmie. No i Remko sobie odjeżdża i dojeżdża do niego, do, czyli znaczy czeka na niego chyba Jan hit, czyli kolejny odjazdowy. Dzisiaj jak te, te słynne stacje przekaźnikowe, czasami się o tym dużo mówi i mało z tego jest. Dzisiaj okazało się, że rzeczywiście te, ci zawodnicy te stacje przy, przekaźnikowe, to był festiwal stacji przekaźnikowych, no bo Ila pod się przydał i, i, Jonasikowi. Tutaj hit czekał na Remka, więc Remko skacze, dojeżdża do Hirta, panowie robią sobie czasówkę e, pod ostatni podjazd, no a ten e, Avinger ma takiego zeza, no bo trochę się Jednym oczkiem patrzy na remka, ale drugim już ma tak zakodowane od tych czterech lat, że patrzy na tatka. No i takiego zeza dostaje rozbieżnego, bo ci dwaj panowie się rozjeżdżają, w sensie no tadek zostaje tam, gdzie jest, a remka odjeżdża, no ale. I tutaj jest mój postulat do UCI. Mam nadzieję, że to zostało wychwycone, że zostanie ukarany Tisz Benut i. i 2 no bo oni są w odjeździe i potem nagle czekają naczekają na Wingegola, na na zatrzymują się pod banerem i czekają na Wingegola. No i teraz to jest, prawda, można powiedzieć skandal, bo to jest psucie wizerunku kolaczy. więc panowie widzę, nie ma żadnych mandatów, a powinni dostać mandat za zatrzymanie się, no bo co to za współzawodnictwo, jak oni się zatrzymują, to jest niedopuszczalne. Więc panowie czekają na e, Tiszbenut i v czekają na Wingegola, no i się robi nam czasówka, czyli Wingegol e, i ma ze sobą Benuta i Wouta Tisza Benuta i Wouta oni jadą swoją czasówkę, dociągają go do Remka, Remko jedzie na kole Hitta, no jest, ma, ma, jest też Tadek, ma pomocnika, Siwakowa z ucieczki, ale Tadek nie potrzebuje pomocnika, może, może dał temu Siwakowowi biednemu bidon czy coś, bo, bo Tadek jest w głębokiej strefie komfortu, on nie musi wychodzić ze strefy komfortu teraz. No i, co? No i potem już się panowie z tych, te stacje przekaźnikowe się ujeżdżają, wyjeżdżają. No już jest pojedynek Remko kontra Wingegol. No ale Remko dojeżdża. Na koniec z, z koła oczywiście Wingegolowi skacze jeszcze, pogacza, żeby mu jeszcze pozłościć, czy też, żeby smutku mu narobić. Więc efektywnie Pogaczar skacze za Remkiem. Czy nie nawet nie za Remkiem, tylko właśnie, żeby odjechać Wingegolowi. Więc Remko nadrabia 10 sekund nad Pogaczarem. Pogaczar nad, nadrabia 2 sekundy nad Wingegolem. Także suma sumarium pogacza odjeżdża Wingolowi o 2 sekundy, ma już 3 sekundy, 11 przewagi. Remco Pól ma teraz niecałe 2 minuty, minuty 58 straty do Wingola. No i pff, wygląda to tak powiem wam, mm -hmm, fiu, 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 fiu ulala, że może być, yy, może być różnie z tym Wingolem, bo jeszcze mamy czasówkę. Vingol dzisiaj wyglądał na utłuczonego. No ciekawe. No bo oczywiście tam już koniec, nie wiem, no tam tam jakieś te sytuacje pod tytułem, nawet zaraz zobaczmy, gdzie, bo to już, to, to już mi troszeczkę tak nie patrzę, bo to jeszcze A, warto powiedzieć może, że ten chyba atak Tatka był sprowokowany tym, że Julio Ciccone dostał szału i zaczął odjeżdżać. Potem jak Julio Ciccone zaczął atakować na przedostatnim podjeździe, to na to siadł Derek G. Jak Derek G siad to siadł Felix Gal. No i tak myślę, że Tadek po prostu się zażenował, tym stwierdził, że, że żeby mieć jakiś bezpieczny zjazd, tam wszystkich zostawi, będzie miał otwartą drogę go tam, nie wiem, nie zrzuci na zjeździe, nie zajedzie mu drogi, bo tylko to go może powstrzymać przed wygraniem turu, także Tadek uspokoił towarzystwo, tak jakby no już puścił ten odjazd, no to już powinien być spokój w Pertonie, jak oni chcą hasać, jak oni chcą wariować, no to jak to Marek klasyk do mnie, do mnie tak, to, to nie. No i, i, i po prostu wywołał tutaj burzę, wywołał burzę Ciccone i musiał za tym zapłacić stratą do tatka prawie dwuminutową, czy też ponad dwuminutową, podobnie jak Felix Gal i Derek G, oni nic tego swojego klepania się po głowach nie wyciągnęli, no bo i Derek G, Butrago, Felix Gal, Chikona, Almeida Yates, Rodriguez, Landa, Van Wilde, Jorgensen, Tejada, oni wszyscy dojeżdżają w jednej grupie, także, no po co było. Po co, po, co takie rzeczy były robić? Komu to na co? No i teraz mamy tą, to, 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 podium w pięciu minutach, dziewięciu sekundach, a potem czwarty Almeida ma prawie minut 13, dziesiąty Buitrago ma minut 18,5, i pół, jeszcze trzeba im dołożyć, no wątpię, bardzo, bardzo wątpię, że, że, ta gdzieś top 10 się zamknie w pół godziny w tym roku, no, no trzeba było zostawić tatka spokoju, no. Tadek śpi, tak, jak to, jak ten niedźwiedź, co śpi. Się obudzi, będzie zły, no i Kony dzisiaj obudził Tatka. W klasyfikacji górskiej gdzieś tam Karapas goni, no bo dzisiaj powygrywał tutaj na, na tym, w tym odjeździe, no ale ma połowę punktów Tatka. Tadek ma punktów 77, Jonasik 58, Remko 42, więc raczej padnie to łupem, koszulka górska, podejrzewam, że łupem Tatka. No już o, o koszulce białej to nawet nie mówmy. Zobaczmy, czy Mowistar, bo dzisiaj z dobrze pojechał, czyli Mowistar skakuje o jedno miejsce w klasyfikacji Mowistarowej, na miejsce szóste, a jeszcze chciałem zobaczyć, ile zostało zastanych, ale oni chyba ich dużo zostało, bo oni nie pojechali wtedy na OTL. No, dużo zostało. W stanie zostało czterech zawodników: Cavendish, Bolte no Cavendish prawdopodobnie będzie, może, chciał uhonorować ten swój ostatni tour, pomachać w Nice i tam z podium. Pewnie go tam wpuszczą, że te 36 wygranych w przeciwieństwie dogodi. To, to Cavendish zobaczy podium, może, na końcowe. Hmm. nie zdziwiłbym się, by Francuzi mu dali jakąś nagrodę najbardziej walecznego czy coś takiego. No zobaczymy. Ale na razie astaniarzy zostało już czterech, więc naprawdę są w poważnym zagrożeniu, że odpadną z klasyfikacji sterowej. No to by było naprawdę, to by była naprawdę przykra sytuacja. No i chyba o dzisiejszym etapie tyle. Przejdźmy do etapu jutrzejszego, etap 18 z GAP do... Barcelonet. No i. Mm, co wam mogę powiedzieć? Kategoria trzecia kategoria trzecia, sprint, trzecia, 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 no odjazd, no musi być, bo, bo ta, no odjazd, no, no tak? Bo no bo tak. Odjazd, no i tylko znowu z, zależy, czy znowu się będą kotłować i czy znowu będą się tak kotłować przez przez sto kilometrów, żeby potem ten odjazd poszedł, czy już się uspokoją i to taki odjazd, no nie wiem, Abrahamsen, Kot Nielsen, yy... Ben Hill, no bo dzisiaj Karapas to też ciekawe takie spostrzeżenie. W, in, dzisiaj w EF Education pytali: to Co, a tak będziecie atakować tam dzisiaj Karapazem i Ben Hillem? A dyrektor z powiedział: Nie chcemy tańczyć na dwóch weselach naraz. No mamy jeszcze przecież etap 18, także ja bym obstawiał, że tam jest plan na, na Benego Hilla z EF-u. No, no, wszyscy tacy zawodnicy, tak, którzy, którzy gdzieś tam coś jeszcze chcą osiągnąć, no bo potem już zostaje nam Izola 2000, no coś Bora musi, czy też Red bo coś będzie tam, bił, może Mateo Sobrero będzie się tam zabierał, może Jay Hindley, chociaż dla Hindleya to może załatwę, Jungle Subity dzisiaj razem z Halerem uciekali, no także, no, większość, większość drużyn jest pod ścianą, tak, no bo jak popatrzymy na to, że efektywnie Połowę turu, jak na ten moment wygrało trzech zawodników, czyli Pogacza, Biniam, Girma i Jasper Philipsen, no to ta druga połowa to tam trochę mało do dzielenia. Zostało także dużo niepocieszonych yy, zespołów, yy, a tak jak mówię, no tutaj, to, to jest ostatni etap dla Mohoriczów, dla ludzi typu Kasper Asgen w formie, no co, coś takiego, bo potem już jest Izola 2000, no to, no to każdy, kto jedzie na Nattach, to nie muszę tłumaczyć tematu. Potem jest Cordera to też nie jest fajna sytuacja. No i potem jest Czasówka w Nicei, więc to też nie jest fajna sytuacja. Także jutro ostatni etap dla śmiertelników, a potem jeżeli miałbym być brutalny, to bym powiedział, że zaczyna się Festiwal Tatka. No i mam nadzieję, że coś tam wam się rozjaśniło, jakąś parę ciekawostek dzisiaj rzuciłem, ach na koniec, no nie uwierzycie, bo ja też bym tego nie uwierzył, ale to Polacy, Polak pluje na ekwadorskie kolarstwo, bo o ile się nie mylę, to dzisiaj e, swój tryptyk skompletował e, Richard Carapace. Pierwsza wygrana w etapie Tour de France. Kiedyś miał szansę wygrać etap Tour de France, ale wtedy polskie koladztwo napluło na Ekwadorczyka i wygrał z podwójnego odjazdu Ineosu etap Michel Kładkowski. Także każdy na jakieś koladztwo w życiu pluje. Polacy plują na ekwadorskie koladztwo, jak się okazuje. No Ale dzisiaj skompletowany ten tryptyk jest się z czego cieszyć. No i dobrze, wszystko już praktycznie no wszystko już wiadomo. Ale co, oglądamy, no, do niedzieli jakoś dotrwamy. Także, o revoir. Oni nie znają się na... francuskim? Kolarstwie.